Czołem czołgiści, z tej strony Spichris, a przed Wami WrogiCzajnik. No zobaczmy, co uda mu się wykręcić na tym 10-poziomowym Abramsie. Aha, tutaj troszeczkę dostał od Sfinksa, ale pędzi nieustraszony. No i coś za bardzo, tutaj chyba wsparcia nie ma. Przodem pocisnął krab. Mamy tam armatkę, która gdzieś tam od boku ma Challengera. Widzę, przeciwnik praktycznie całą swoją siłę skierował na pole E1, E2. WrogiCzajnik czai się na armatę. Thunderbolt. No tutaj bardzo odważnie. Gdyby w tym momencie ten przeciwnik ruszył w tą stronę, to nie wiem, czy to byłoby takie dobre rozwiązanie. No ale z tyłu jeszcze wspiera go Queen AW na Leopardzie. No, nie będzie tak źle. Ale zaraz pójdzie go armata. Piękne przyłożenie. Wyjeżdża tutaj Leopard. Oj, troszeczkę za mocno. I właśnie, pojawiła się armata. Ładnie nam przyfasoliła. Arta poprawiła. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Niezbyt ciekawa sytuacja. Z jednej strony pojazdy, z drugiej strony pojazdy. Przycelowanie, dostaje armata. Tutaj Leopard się chowa, mocno ostrzelany. Ojej, jeśli wystawi gdzieś tam tyłeczek, to dostanie. O właśnie. O, tak myślałem, że to się dobrze nie skończy. No, ale zobaczmy jeszcze tutaj WrogiCzajnik. No w tym momencie tamte pojazdy też dawno powinny wyjechać. 3 pojazdy, 2 ciężkie, plus 1 lekki. A tam jest tylko krab, który... O, i właśnie ucieka. Co, na co oni czekają? Wrogi cel namierzony. Zidentyfikuj. Kolejne trafienie. Wyjeżdżają na nas, ale tylko we dwóch. Thunderbolt gdzieś tam się czai. No, tutaj na pewno dostaniemy jakąś pesteczkę, to nie ma wyjścia albo jednego od drugiego. Pięknie wyczajenie tutaj, że przeciwnik miał mniej życia. Wystarczyła pestka, żeby go ściągnąć. Kolejne ładne przycelowanie. Mamy już prawie 6000 obrażeń. Wyjeżdża nam na plecy Thunderbolt. Pudło! Zamiast przystanąć, przycelować, strzelił w biegu. No i na pewno nie skończy się to dla niego dobrze. Wyjeżdża pod lufę jeszcze krabowi. Koszą go tu niemiłosiernie z każdej strony. Bam! Trochę za późno ten wyjazd. No ale dzięki temu czajnik żyje, ma się dobrze. 8260 obrażeń. Tam przeciwnik ostro naciera. Nie wiem, czemu oni się tak daleko tutaj... cofnęli w to miejsce. Jak wyjadą z jednej i drugiej strony, to się też źle dla nich skończy. Tutaj Challenger chyba na awku, tak, wyrzuciło go, więc darmowe obrażonka, tyle tylko, że nas świeci. O, przeciwnik już się tam wylał, natomiast tutaj czajnik wykorzystuje sytuację, pięknie. No, jakby nie było, ze 2500 darmowych obrażeń pewnie będzie. Bum. A jeszcze delikatna popraweczka. I będzie 5 na koncie. Bum. Pięknie. No i teraz jechać do wroga, czy po artylerię? Arta. Można tak nieopatrznie się tutaj wystawiła. Farciarz. No, tym razem chyba nie miał farta. Tutaj czajnik na pełnym gwizdku. Bah. Po drugiej stronie niczym woda z garnka wylali się przeciwnicy pędzący na kapa. Wjazd na bazę. Minuta 30 do końca. 5 do 7. No i teraz pytanie. Zostaną tam na bazie? Skapują to? Czy uda się komuś to zdjąć? Tutaj w naszą stronę pędzi krab, ale on chyba nie bardzo wie, co robić. Tutaj mamy Leoparda. Czajnik sobie go zostawia. Chyba na dolewkę. No, myślałem, że się tu nie wyrobi. Dosłownie milimetry zabrakły. Ale, mamy tu już 12 300 obrażeń, 6 ubitych, a bitwa trwa dalej. Tutaj przeciwnicy chyba popełniają błąd, zjeżdżając z kapa. Niepotrzebnie, wydaje mi się. Mogliby już to zakończyć w tym momencie, wygrana by była. Ale z drugiej strony pewnie nie mielibyśmy wyczesanej bitwy. Bom! Przeciwnik bokiem. Niepostrzeżenie i kolejny. Bom! Na jak? 8 ustrzelonych. Tutaj tyłem chyba Challenger, ale schował się. Natomiast pędzi Leopard. Leopard będzie chyba łatwiejszym celem. O, do tego Challengera dobiła PLK. No ale pewnie dogoni ją Leopardzik. Tak, dokładnie. Leopard ją wyjedzie z drugiej strony. Przez chwilę będzie jeszcze bokiem. Tak. 15200 obrażeń. Nieźle. Tym razem się udało. Strzał na ślepo. No dobrze, no ale gdzieś jeszcze mamy dwóch pozostałych przeciwników. O, za późno ten dymek. Przeciwnik wykorzystał chyba to, że przez chwilę się tutaj nam wrogi czajnik wyświecił. Pojawił się jeszcze raz taki Leopard. Na szczęście pudłuje. 2 Leopardy do pokonania. Bardzo daleko Draco, bardzo daleko Krab. Już ten Krab tu nie przyjedzie nam poświecić. Oj, nie będzie ciekawie. Abrams stoi ciągle na bazie, kapuje. Minuta 45. Jest i Krab. Czy ten Krabik nam coś tutaj podświeci, abyśmy mogli to ustrzelić? Mamy Leoparda. 3-3. Minuta 20 do przejęcia bazy przez przeciwnika. A! Wyjechał nam dosłownie pod lufę. Tutaj wyskakuje Leopard, pudłuje. 28 sekund. Muszą się tutaj sprężyć. Jeśli chcą, to jeszcze wyciągnąć. 20 sekund. Po co się tam wystawił? Ale niestety nie wykorzystaliśmy szansy. Dostał. Cofnięcie kapa do 20 sekund. Gdyby nie ten Leopard tutaj... Szkoda, że nie z hajeczka. Prawdopodobnie by już tam padł. Bokiem. Ubity. 10 sekund do końca. 8, 7, widać wieżę. Pięknie. Pięknie. Jeszcze przeciwnik bokiem ją obrócił. Gdzieś tam wodali Draco. Mało brakowało. I kolejny przeciwnik ubity. No i zostaną już tylko jeden na jeden. Przeciwnik stoi na kapie. Chyba nie chce odpuścić. Tym razem pudło. A przeciwnik. Dostajemy delikatnie, ale na szczęście nic się poważnego nie stało. Pięknie. Po prostu pięknie. Zobaczmy jeszcze na ostateczne wyniki. No i wyniczki. Zasłużona moim zdaniem platynowa skrzyneczka. Mamy wszystkie chyba medale, jakie można tutaj dostać. Mamy i pancerniaka, i za dekapa. Mamy złoto. Mamy spotera. Mamy za celność. 17 178 obrażeń. Naprawdę niesamowity wynik. 11 ubitych, nieźle, naprawdę nieźle, 9 wyspotowanych, 12 963 doświadczenia na czysto. Wynik po prostu wbijający w gąsienicę. No cóż, takich wyników życzymy oczywiście każdemu z Was jak najwięcej. Oczywiście mam nadzieję, że wrogi czajnik na tym nie poprzestanie, że tylko będzie poprawiał swoje wyniki, a Was oczywiście zachęcam do wysyłania kolejnych ciekawych bitewek. Trzymajcie się, do zobaczenia na polu bitwy.